Dzień dobry Państwu, jesteśmy po kolejnym posiedzeniu Rady do Spraw Samorządu. Dobre robocze spotkanie dzisiaj w pięknych wnętrzach Belwederu. Dwa tematy, którymi zajmowała się dzisiejsza Rada, zaraz więcej o tym powie przewodniczący Rady, który jest ze mną obecny, pan marszałek Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Pierwszy temat dotyczył kwestii projektu ustawy o parkach narodowych, a drugi kwestii gospodarowania odpadami. Zarówno jeden, jak i drugi temat to początek dyskusji w tym właśnie zakresie na poziomie Rady. Z pierwszego tematu parków narodowych płynie jedna konkluzja. Samorządowcy bardzo wyraźnie podnoszą i mówią o tym, aby wszelkie dalsze rozmowy nad przygotowanym projektem, także po tym, kiedy ten projekt zostanie upubliczniony, bo przecież jeszcze nie znamy jego szczegółowych zapisów, odbywały się z dużym udziałem samorządów. Trzeba tutaj podkreślić, że oczywiście samorządowcy mają wiele gremiów, w których się spotykają i rozmawiają ze stroną rządową, ale warto zwrócić uwagę na fakt, że w Radzie do Spraw Samorządu mamy przekrojowo przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli, od marszałków przez starostów, aż do prezydentów, wójtów i burmistrzów. No i drugi atut tejże Rady jest taki, że reprezentatywność obejmuje całą Polskę, a więc podwójnie tutaj warto, aby na poziomie Rady do Spraw Samorządu dalsza dyskusja na ten temat także trwała, podobnie zresztą jak w temacie dotyczącym kwestii gospodarowania odpadami. Duży katalog pytań, który został skierowany dzisiaj do gości, przedstawicieli ministerstwa, którzy wzięli udział w posiedzeniu. W pewnej części przedstawiciele ministerstwa udzielili odpowiedzi dzisiaj już na te pytania. W pewnej części te informacje, odpowiedzi bardziej szczegółowe zostaną przekazane w wersji pisemnej. Myślę, że więcej na ten temat powie pan marszałek. Nie będę zabierał całości głosu tutaj, tak żeby została część do wypowiedzi pana przewodniczącego. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan minister, dzisiaj tematem było projektowana ustawa o polskich parkach narodowych, czyli jak gdyby powrót do jednej instytucji, która by miała pod sobą wszystkie parki narodowe. Jest to dopiero w fazie projektu i wydaje nam się, że ta dyskusja, która dzisiaj była, nic o nas bez nas, czyli o ustawie, która dotyczy wielu samorządów, bo zarówno samorządów gminnych, jak i powiatowych, jak i wojewódzkich, bo parki narodowe są w całej Polsce i każdy samorząd ma tutaj coś do powiedzenia, jakieś wspólne interesy, które zazębiają się z parkami narodowymi i które trzeba wspólnie rozwiązywać. I było już pytanie, czy centralizować, czy nie. Dzisiaj bardzo ciekawą wypowiedź miał starosta tatrzański, który bardzo sceptycznie odniósł się do tego tematu, który mówił o powołaniu jednej instytucji, która miałaby pod sobą wszystkie parki narodowe, mówiąc, że jednak decentralizacja jest lepszą formą zarządzania, o czym świadczą bardzo dobre wyniki polskich samorządów. Ale jest to dopiero początek dyskusji i tak jak pan minister powiedział, będziemy zabierać głos w projektowanej ustawie i tak, żeby głos samorządów był wysłuchany w tej nowej ustawie o parkach narodowych. Jeśli chodzi o drugi temat, no to temat gospodarki odpadami, temat, który wywołuje emocje we wszystkich samorządach, od lewa po prawo, gdzie ceny śmieci i to, co się dzieje w polskich lasach, to, co się dzieje na nielegalnych składowiskach, często wywołuje drżenie i woła o pomstę do nieba. Pan minister Ozdoba wyjaśnił bardzo szczegółowo najnowsze nowele, którymi Ministerstwo Klimatu będzie się zajmowało i odpowiedział na część pytań. Tych pytań było tak naprawdę ponad 37. Na część pytań będzie odpowiedź pisemna. I wierzcie mi Państwo, tak skomplikowany temat jak gospodarka odpadami i koszty z tym związane jest tematem, który będziemy permanentnie poruszać, bo to jest dopiero wstęp. Ten temat dotyczący gospodarki odpadami to jest dopiero początek. Będziemy na kolejnych spotkaniach się tym zajmować, bo to dotyczy wszystkich mieszkańców i to dotyczy każdego z nas, bo tu są pieniądze i tu jest to, co się nazywa troską o środowisko. Dyskusja bardzo ciekawa, bardzo pouczająca i będziemy nadal w tym kierunku iść, by samorządy polskie miały bardzo dużo do powiedzenia, bo samorządy to, tak jak powiedział minister Ozdoba, to jest doświadczenie i olbrzymia wiedza, z której ministerstwo chce korzystać. Panie ministrze, mam takie pytanie. Mówiliście o przygotowywanym projekcie ustawy, kiedy on zostanie
już ukończony, kiedy... Mówimy o projekcie ustawy o parkach narodowych. Tak. No to zależy od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które jest gospodarzem tego projektu. Liczymy na to, że ten projekt przygotowywany w ministerstwie, kiedy zostanie upubliczniony, będzie już przedmiotem takiej powszechnej dyskusji i mocnym głosem w tym temacie będzie głos samorządów. Tak jak mówił to przed chwilą pan marszałek Stawiarski. Pamiętajmy, że samorządy są... Samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie czy starostowie są gospodarzami swoich regionalnych małych ojczyzn. Im zależy na rozwoju terenu. Do tego, aby ten teren się rozwijał, aby poprawiać życie mieszkańców we wszystkich obszarach, potrzebny jest dobry dialog i współpraca ze wszystkimi podmiotami. Niewątpliwie ważnymi podmiotami są także ci, którzy parkami narodowymi zarządzają. Dlatego potrzebne jest, aby tutaj w dialogu wydyskutować dobre zapisy w projekcie ustawy i myślę, że to dzisiejsze spotkanie pokazało, że strona ministerialna w pewnej części przynajmniej będzie się przychylała do głosów samorządowców, które się pojawiają. Zaś kwestia gospodarowania odpadami, o której przed chwilą mówiliśmy, pamiętajmy, że ten dialog przecież nie rozpoczynamy go dzisiaj, bo on między rządem a ministerstwem, rządem a samorządami trwa od dłuższego czasu. Myślę, że warto jeszcze na koniec, niejako konkluzji, przypomnieć, że Narodowa Rada Rozwoju i poszczególne rady, które funkcjonują, także Rada do Spraw Samorządu, wszystko to są gremia powołane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, które funkcjonują po to właśnie, aby w poszczególnych obszarach poszerzać to spektrum fachowców, którzy dyskutują w ważnych dla Polaków, dla naszych rodaków obszarach. Niewątpliwie ważnymi tematami są te kwestie, które poruszaliśmy dzisiaj. Ja chciałabym jeszcze zapytać o ustawę dotyczącą sędziów pokoju. Wiemy, że pan prezydent jest bardzo mocno zaangażowany w ten temat. Niedawno chyba było, z tego co wiem, spotkanie z panem Pawłem Kukizem. Czy coś wiadomo, kiedy będzie ta ustawa gotowa? Według stanu wiedzy, jaki ja mam na dzisiaj, ten projekt ustawy został ukończony w Kancelarii Prezydenta, napisany i przygotowany przy udziale oczywiście strony Kancelarii Prezydenta, ale także tych podmiotów i osób wskazanych przez pana przewodniczącego Kukiza. I pewnie w przyszłym tygodniu odbędzie się prezentacja tego projektu i dalsze prace nastąpią, jeśli chodzi o przekazanie go do legislacji. Kiedy następne posiedzenie Rady i jakie kolejne tematy będą poruszane? Następne posiedzenie Rady 18 listopada i będzie bardzo ważny temat dla polskich samorządów, szczególnie dla samorządu gmin i powiatów, temat finansowania edukacji, bo ten temat spędza sen z powiek wszystkim samorządom, bo kwestia dopłat do edukacji jest bardzo znaczącym wydatkiem w budżecie i tym się zajmiemy.